Państwa, jestem przy metrze Opera. Hoka Hej się widziało, Janusz Pijanka. A opera prawdziwa jest tam, zobaczcie. Pokazuję Wam prawdziwą operę. Budynek starej opery, bo jest też nowa. Oj, słabo coś wychodzi tutaj. Za daleko to jest, to była, słabo widać ostrość. No i chciałem Wam pokazać Royal Opera, czyli kawiarenkę Royal Opera. Okaże, tak wygląda życie we Francji. Wszyscy chodzą smartfony, tylko patrzą, nic więcej. A ja Wam pokażę, będę zaglądał, jak tu oni, zobaczcie, siedzą wszyscy przy tym i tylko siedzą i patrzą na te. Tak wygląda życie we Francji. Widzicie. A oni tak to układają. Przyjdziecie, macie tutaj zajęte. Proszę bardzo. Tak, są fajniejsze układania. Hoka Hej się widziałem, na Pijanka. Po prostu gdzieś obok jest chyba, nie wiem, czy ta sama kawiarenka, czy dalsza. Może przejdę dzisiaj troszeczkę dalej, żeby Wam pokazać. Happy Hours. Jest tam jakieś chińskie, nie chińskie. Piramida. No, a tutaj pan kelner był. I widzicie, tak to wygląda. Ta ulica, w tym kurzu, nie kurzu. I widzicie, ludzie na hulajnogach jeżdżą rowerami. No teraz muszę odczekać, a ja idę, proszę Państwa, na bezpłatną kolację do San Roche. Wysnąłem w samochodzie, szedł, nie miałem co robić. Przysnąłem troszeczkę, po prostu. O, przechodzę przez całe skrzyżowanie. Tak tutaj to wygląda. Po prostu co robić? WETC, wy jesteście tutaj. To znaczy tutaj WETC. Wy jesteście tutaj. Ja jestem tutaj, wy jesteście tam. Ja jestem z tej strony ekranu, wy jesteście z tamtej strony ekranu. A teraz odwrotnie, wy jesteście z tamtej strony, a ja jestem z tej strony. Proszę, protekcją civil. Mijam ten samochodzik. Po prostu nagrywam tylko po to, żeby coś mieć jutro Wam puścić, jak to wszystko wygląda. No i z metra, z którego przyjechałem oczywiście na gapę, nie mam biletu od lat. Tak mi Olga zrobiła. Widzicie. Zobaczcie, to już jest chore. Wszyscy tylko te smartfony, te telefony patrzą. Świadczy Abarth. A to będzie kolejna restauracyjka. Tu kiedyś kloszard spał, namiot miał. To nawet nie kloszard, a SDF, tak jak to pani Franciszka, co wam pokazywałem. Zobaczcie, tak to wygląda. Spalec zrobiony, taki daszek. Zobaczcie, widzicie? Tak to wygląda, ładnie pachnie mięsko z kurki. A moja będzie, proszę Państwa, kurka inaczej. Za chwilę będzie drugi filmik. No i wystarczy na to przyjść. O, tam jest moje miejsce dla parkingu, dla inwalidów. No i tam, o tu za mną, odwrócę się, o tam. I już dochodzimy do, ludzie już czekają i Wam pokażę. No i zobaczcie, tylko jadę po to, że nie mam co robić. Co może robić mężczyzna w moim wieku, w domu, w mieszkaniu, w pokoju, tam gdzie mieszkam, na barce, jak nie ma się czym zająć. Hoka Hej, nie ma dla kogo żyć. Mikusia. Zobacz, jakie tutaj czapki ma, zobacz, jakie pióropusze. Z piórami też są. Hoka Hej się widziało, tutaj mijam. Zobaczcie, mijam restaurację indyjską. Gwadar się nazywa. No i dzisiaj. I przechodzę sobie. Dalej idę. Nagrywam. Bonjour. Tu ktoś idzie, o proszę, a ja Wam pokazuję. To jest droga, którą idę do San Roche, to jest ulica Świętego Rocha. Proszę, Paris Protection. Zobaczcie, już tu ludzie jedzą, tu jest jakaś galeria, zobaczcie, Hoka Hej, galeria. Tutaj jeepek, oczywiście tak wyglądają samochody francuskie. Tu się nie opłaca reperować, zobaczcie. Tak to wszystko wygląda. No.
A moja restauracja jest tutaj, zobaczymy. A jeszcze nie wpuszczali. Restauracja serca, tu pan Kolusz, to jest ten słynny aktor, co na prezydenta startował. Nie znacie historii jego, nie musicie, proszę bardzo. O, i tu będziemy wchodzić, zobaczcie, już biorą, szykują picie. A sup pour moi, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Soup. Vous faites quoi avec ça? J'ai fait mon reportage. Ah. Oui. Une soupe. Une soupe. Vous allez vous mettre dans la queue? Tak, oczywiście, że tak mówi. Widzicie, już na ulicy podeszłem, mówią mi, żebym zupę dostał i dostanę zaraz. O, jak ja się widziało, Janusz Pionka, to już ludzie jedzą. Bon appetito. O, jak ja. Widzicie, tu dzisiaj wzięli, założyli jakoś tą. Nie zerwało się. Czytam sobie, proszę Państwa, fakty i mity, bo lubię tą gazetę czytać. Fakty i tak to jest, się nazywa. I to francuską jeszcze jakoś wziąłem. Proszę, widzicie, nawet na ulicy krzesełka im dawają.